Przygotowania do święta to jednak nie tylko porządki, ale też często duży wydatek związany z dekorowaniem grobów. Najdroższe wiązanki kosztują nawet kilkanaście złotych. Można je kupić w kwiaciarniach czy bazarach, ale także pod cmentarzami. Najczęściej sprzedają się kompleciki, głównie kompleciki. Rzadko kto kupuje oddzielny stroik, tak? Bo wiadomo, do wazonu na pomnik stroik duży. Najczęściej chryzantemy w połączeniu z innymi kwiatami, tak? Z żywych wiązanek też mamy na jutro na przykład 150. Cenowo sztuczne, no to za 150 zł do 200. Mhm. Trzeba wydać, żeby kupić komplet. W jakich cenach mamy znicza? Znicze mamy różnie. Najtańsza 3 zł po 40, tak, czy 50. Mhm. Z tych największych. Mamy bardzo duży wybór, różne nowości, także też co były. Do koloru, do wyboru. Szarości, złote. Z tych nowych w tym roku są, te są nowe. Kapliczki, no to były, ale co roku są inne. Jakie się nie ludzie kupują? Wie pan, no przy tej pogodzie dzisiejszej to tak różnie jest. Ja myślę, że znicze to będą raczej szły 1 listopada. A jeżeli chodzi o kwiaty, bo też wycenione. No kwiaty to mamy od 3 zł do 8. Są baranki duże tak zwane, pompony, koreaneczka. No myślę, że kolorystyka jest różna. Dla każdego klienta na pewno coś się znajdzie. Koniec października i początek listopada to czas, kiedy szczególnie pamiętamy o bliskich, którzy odeszli. By odwiedzić ich groby, Polacy często pokonują wiele kilometrów.